właśnie bankrutuje szwedzko-polska spółka Home Meble. Pracę w jednej z bardziej znanych suwalskich firm straci ponad 250 osób. Chyba, że znajdzie się nowy inwestor. Właściciele firmy Home Meble są zdania, że suwalska fabryka jest zakładem nierentownym. System pracy i stan produkcji powoli doprowadza całą firmę do bankructwa. Zakład został doprowadzony do bankructwa i pracownicy, cała załoga nie będzie miała pracy. I pieniążków też. Wypłaty już nie mamy za lipiec, tylko zaliczkowo dostaliśmy pobory. I tak sytuacja się przedstawia. 20 czerwca została podjęta decyzja o zgłoszeniu w sądzie złożenia wniosków o upadłość firmy. I na dzień wczorajszy sprawdzaliśmy w sądzie, jeszcze została niezłożone papiery do sądu o upadłość tej firmy. Dyrektor Tadeusz Czarniecki nie chciał rozmawiać z nami przed kamerą. Twierdzi, że zakład od dłuższego czasu jest w coraz to gorszej kondycji. W 2003 roku miał jeszcze ponad 343 tysiące złotych zysku. W ubiegłym roku było to już ponad 2 miliony strat. Wszystko to działo się pomimo wdrożenia posunięć oszczędnościowych, na przykład likwidacja zakładowego tartaku. Był on zdaniem dyrekcji nieopłacalny. Funkcjonował gdzieś do marca, połowy marca. Znikome ilości były zakupowane tylko dłużycy. Dyrektor oświadczył w grudniu, że tartak jest nieopłacalny, bo opłaca się kupić tarcicę gotową, przetartą, niż zakupić dłużycę i przecierać, że są większe koszta, a zakupić tarcicę to jest taniej. No wychodzi, że taniej. A myśmy podawaliśmy swoje wnioski, że niestety zawsze wszędzie tartaki funkcjonują, a dlaczego u nas tylko nasz nie przyniósłby żadnej korzyści dla załogi. Wniosek o upadłość zakładu złożony został dopiero wczoraj, pomimo tego, że walne zgromadzenie zobowiązało do tego dyrekcję jeszcze w czerwcu. To stawia w kłopotliwej sytuacji załogę. Nie mają my wypowiedzenia. Do Urzędu Pracy nie ma czego iść, ponieważ i pieniędzy nie mamy, też tak samo. I na czym stoimy? Tu jeszcze jedna sprawa. Nie możemy sami rozgryźć tego, bo na przykład inwestorów tu już było, na przykład i tyle, co myśmy z niepełnych źródeł wiemy. W tej chwili co nam wiadomo, że sytuacja finansowa jest bardzo ciężka, że coraz z dnia na dzień wchodzimy w coraz większy dołek, a ponoć co my znam wiadomo, to zamówień było jeszcze i na dzisiejszą chwilę, nie? Tylko nie mamy materiału, pieniędzy, z czego robić. Nie wiemy. Nie wiemy, co mamy robić. Taka sytuacja, jaka jest, taka jest. I dyrektor z nami nie chce rozmawiać. I tak jak widzi pan, nawet mediów nie chce wpuścić na zakład. Ja tu bym inaczej troszeczkę zrobił na miejscu dyrektora, ponieważ są maszyny dość sprawne. Można by było podjąć produkcję jakąś usługową. Na dzisiejszym spotkaniu z załogą dyrektor Tadeusz Czarniecki poinformował pracowników, że wniosek o upadłość zakładu został złożony w sądzie gospodarczym. Zaangażowany przez załogę w sprawie zakładu poseł Jarosław Zieliński, interweniując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ustalił, że szwedzki właściciel ma także spore kłopoty finansowe w Szwecji. Dalsze losy zależą już tylko od sprawności sądu i przyszłego syndyka. Są zainteresowania tą firmą, bo jest załoga wykwalifikowana, naprawdę potrafi te meble produkować, tylko podejrzewamy gdzieś tam z góry, jakieś zalecenia są takie, a nie inne, żeby to, nie wiem, chyba upadło. Łatwiej i taniej kupić firmę w stanie upadłości od syndyka, niż nabyć ją od właściciela wraz z zobowiązaniami i załogą. Jak jednak doszło do takiego zadłużenia? W jaki sposób można było z dobrze prosperującej firmy uczynić bankruta? Sprawdza prokuratura rejonowa. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli do niej pracownicy Home Meble.
nawet 300 tysięcy złotych będzie kosztować miasto usuwanie skutków ubiegłotygodniowej wichury. Remontów wymaga kilkaset budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Większość uszkodzeń to zalane piwnice lub ostatnie piętra. Tu przyczyną zalań były przeciekające stropodachy. Wichura wciskała wodę w każdą najmniejszą szparę. Oto przykład z ulicy Antoniewicza. Przez okna to płynęła strasznie woda. Wykładziny się podnosiły, sufity pozalewało wszędzie. Także przez okno po ścianie to aż do sąsiadki na sufit leciało. Kontrola przyjechała, powiedziała, no tak musi być, bo wszędzie tak leciało. Sąsiadki jeszcze gorzej zalało, całą kuchnię i też przeciekało aż na drugie piętro. A dachy lecą już od kilku lat i się zgłasza za każdym razem, że przecieka. I ZBM nie reaguje na to. W kuchni, w ubikacji, wszędzie, no po prostu. W całym mieszkaniu. Leci. Tak, leci woda. A czy ktoś był tu, sprawdzał, co tu się działo? No, tyle co zadzwoniłam telefonicznie, no i mówię tak, wejdę do mieszkania, zobaczę, o tam leci. No to jak tam leci, to wlazą na dach, tam nie wiem, gdzie oni tam zrobią, no i to było wszystko. Wichura bez litości ujawniła braki w konserwacji dachów, rynien, studzienek odpływowych. Nawet przez otwory wentylacyjne w stropodachu woda zalewała mieszkania górnych pięter. Co ja mam teraz zrobić z tymi sufitami? Kto mi... Kto to będzie remontował? Tak, tak. Ja mówię, nikt nie pracuje, a płacić trzeba. Niestety, a to mieszkanie czyjej własności jest? ZBM-u. ZBM-u. A czy ktoś z tego ZBM-u był tu u was? To wczoraj był hydraulik. W większości przypadków poza wizją lokalną przeprowadzoną przez hydraulika nic się nie działo od lat. Nic, przyjdą z wiaderkiem tego lepiku, zalepią w jednym miejscu to, gdzie tam niby leciało i się zabierali i szli. No. A jak długo państwo tu mieszkacie? No już ponad 20 lat. Z nowszymi budynkami także nie było najlepiej. W szkole podstawowej numer 11 przy ulicy Szpitalnej zalanych zostało kilka pomieszczeń. No takie wyjątkowe zjawiska zawsze powodują wyjątkowe sytuacje. Nie ma specjalnie wielkich strat, natomiast jest przed nami praca. Troszkę pozalewanych stropów jest, tak? Tak, tak, tak. No całe szczęście jeszcze mamy środki na takie drobne remonty i wykorzystamy to. Myślę, że na 1 września wszystko będzie gotowe. W hali sportowej, gdzie są duże okna, wiatr pędził ten deszcz pod takim kątem, że wciskało się to dosłownie do hali sportowej. No cóż, wytarte zabezpieczenia trzeba wykonać. Sporo pracy, ale jeszcze troszkę czasu do 1 września. Pęknięcia powstałe w budynkach po ubiegłorocznym trzęsieniu ziemi w czasie wichury także dały znać o sobie. Takie powiedzmy dalsze skutki odczuwamy. No, wymaga dach napraw. To na pewno. Na remonty pieniądze wyłoży nie tylko miasto. O fundusze na naprawę obiektów oświatowych władze samorządowe zabiegają w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Stare podręczniki i używane przybory szkolne to perspektywa wielu suwalskich uczniów w nowym roku szkolnym. Nie wszystkich rodziców stać na kupno nowych rzeczy dla swoich dzieci. W takiej sytuacji bywa wiele rodzin w Suwałkach. Co roku w ramach programu rządowego otrzymują wsparcie od władz samorządowych. Jest to ogromny problem dla wielu suwalskich rodzin. Niemniej jednak miasto jest realizatorem od lat rządowego programu wyrównującego start szkolny uczniów. Program nosi nazwę Wyprawka Szkolna. Skierowany jest do uczniów pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia. I takiej pomocy udzielamy średnio dla około 200 pierwszaków, dla tych najmłodszych, którzy pierwszy raz w swoim życiu przekroczą próg szkolny. Uczniowie otrzymują komplet podręczników o wartości 100 zł. To jest taka jedna pomoc, niemniej jednak rodzice również potrzebujący wsparcia mogą zwrócić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam otrzymają zasiłek celowy, zasiłek właśnie na zakup podręczników, czy też wszelkiego rodzaju przyborów, czy ubioru, czyli całego wyposażenia szkolnego. Kupujący podręczniki już od czerwca zgłaszali się do księgarni.
W tym roku jest trochę bardziej rozłożony zakup podręczników, ponieważ większość rodziców ze szkół podstawowych dostała stypendia, dofinansowanie, a że mieli to rozłożone na maj, czerwiec i lipiec, to kupowali już od początku wakacji. Trudność może sprawić wielu rodzicom różnorodność podręczników i ich autorów. W tej kwestii szkoły, nauczyciele mają wolną rękę. Szkoły mogą realizować zupełnie innych autorów, dlatego też szkoły składały zapotrzebowanie na konkretne wydawnictwa i konkretne zamówienia poszły do wydawnictw. Także to niekoniecznie tak, że we wszystkich szkołach jest realizowany, to znaczy program ten sam realizowany, ale na innych pomocach dydaktycznych, na innych podręcznikach. Także tutaj wybieraliśmy, ustalaliśmy konkretnie. Ogromną pomocą jest zasiłek przyznawany rodzinom na wniosek złożony w ośrodku pomocy społecznej. Kwalifikuje do tego rodzaju wsparcia komisja w oparciu o wywiad środowiskowy i sytuację materialną rodziny. Z takiej formy skorzystało dotąd w Suwałkach ponad 50 rodzin na sumę około 12 tysięcy złotych. Są to zasiłki celowe, rozliczane na konkretne zakupy z wyposażenia ucznia. Z innej takiej formy pomocy świadczonej rodzinom potrzebujących wsparcia jest pomoc dotycząca posiłku, a więc organizacja obiadu szkolnego w szkolnych stołówkach bądź w innych stołówkach na terenie miasta. I z takiego bezpłatnego posiłku rokrocznie korzysta blisko 1,5 tysiąca uczniów. Jest to również program rządowy, program pod nazwą Posiłek dla potrzebującego. Dyrekcja suwalskiego MOPS-u już sygnalizuje, że obiadów dla potrzebujących będzie w tym roku szkolnym więcej. Pozytywną informacją jest fakt, że ceny podręczników i przyborów szkolnych generalnie nie zmieniły się. Tak, generalnie się nie zmieniają. To jest kwestia złotówki najwyżej w jedną stronę czy w drugą. Jeżeli to jest nowość, jeżeli to jest stara książka, to złotówka, jakieś tam grosze mniej. I jeszcze dylemat, nowe czy stare podręczniki. To także decyzja należy do rodzica i do portfela. Dla dziecka klasy trzeciej raczej używane nie wchodzą w rachubę, bo tam jest dużo ćwiczeń, dużo tekstów do wypełniania, także używane nie. Boom na podręczniki, zeszyty, kredki i tak dalej pewnie jeszcze przed nami, chociaż do końca wakacji pozostało już tylko kilkanaście dni. Pomnik pamięci zesłańców na Sybir stanął na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej. Uroczystość odsłonięcia obelisku odbyła się w rocznicę cudu nad Wisłą i święta wniebowzięcia. Uroczystość odsłonięcia obelisku podzielona została na dwie części. 15 sierpnia w fundament postumentu wmurowany został akt erekcyjny, który odczytał zebranym na suwalskim cmentarzu prezes oddziału Związku Sybiraków w Suwałkach Henryk Kuczyński. Decyzję o budowie pomnika podjęto 22 stycznia 2005 roku. Wówczas papieżem był wielki Polak Jan Paweł II. Budowę pomnika ukończono za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Biskupem diecezji ełckiej był biskup Jerzy Mazur. Proboszczem parafii świętego Aleksandra Ryszard Gwiazdowski. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Prezydentem miasta Suwałk Józef Gajewski. 66. rocznica agresji Sowietów na Polskę. Suwałki dnia 17 września 2005 roku. Wykonawcą pomnika jest Henryk Szymański z Filipowa. Główna płyta pomnika wraz z całością odsłonięta i poświęcona będzie 17 września w rocznicę napaści na Polskę wojsk sowieckich. Przypomnieli o tym prezydent miasta Józef Gajewski i honorowy członek Związku Sybiraków Jarosław Zieliński. Ten pomnik ma upamiętnić wszystkich mieszkańców Suwał i Suwalszczyzny, którzy trafili na nieludzką ziemię w czasie zsyłek w końcu XVIII wieku, powstania listopadowym i styczniowym, a także podczas sowieckich wywózek w latach 1940-41. O skali tej ostatniej zbrodni najlepiej świadczy liczba wywiezionych tam Polaków z północno-wschodniej części Polski. Według szacunków, bo o takich możemy mówić, na Syberię trafiło ponad 350 tysięcy naszych bliskich, krewnych, sąsiadów i znajomych. Historia nie jedno ma imię, historia ma w sobie karty bohaterskie.
klarki haniebne. I Rzeczpospolita, wolna, niepodległa Rzeczpospolita powinna umieć w sposób właściwy nawiązywać do tych kart. Te heroiczne podnosić, składać hołd ludziom, którzy je zapisali, a te haniebne odrzucać, piętnować, potępiać, po to, by się nigdy już w przyszłości nie powtórzyły. Myślę, że niezmiernie istotne znaczenie ten pomnik będzie miał dla rodzin ludzi, którzy przeszli gehennę Golgoty Wschodu. Ma to wymiar bardzo osobisty dla Państwa, ale także będzie miał ogromne znaczenie dla młodzieży, która, mamy nadzieję, tu będzie przychodzić i będzie się uczyć historii. Uczyć się historii z tego miejsca, które choć na cmentarzu usytuowane, powinno być wciąż żywe. Nieliczne już niestety szeregi sybiraków z satysfakcją doczekały się swego największego, wytęsknionego od lat święta. Mają swój związek, sztandar, pomnik oraz należną cześć składaną im przez przedstawicieli szczególnie młodego pokolenia. Już od 1 września Polska spełni jeden z podstawowych wymogów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa powszechnego. Ruszy numer 112 dostępny we wszystkich telefonach, zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych. Uruchomienie tak zwanego numeru ratunkowego 112 było uzależnione od powstania centrów powiadamiania ratunkowego w każdym powiecie. Dokładnie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest lokalizowane w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej, ten telefon od 1 września będzie funkcjonował. Telefon alarmowy 112 będzie dostępny zarówno z telefonii komórkowej, jak i ze stacjonarnej telefonii po linii TPS-a i z publicznych automatów wrzutowych. Będzie to bezpłatny numer alarmowy. Generalnie ten numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym w Unii Europejskiej. Wraz z uruchomieniem tej linii ratunkowej u wszystkich operatorów telefonii w Polsce zmieniają się zasady obsługi numeru 112. Dyżurny centrum będą kierowali do zdarzeń odpowiednie służby. Dotąd numer 112 tylko w telefonii komórkowej był podłączony do jednostek policji. Około 10 lat temu, gdy w naszym kraju pojawili się operatorzy sieci komórkowych, oni zobowiązani zostali do uruchomienia numeru alarmowego 112 ratunkowego, a że wówczas nie było centrum powiadamiania ratunkowego, to ten numer alarmowy został przypisany do najbliższej jednostki policji. Od września nie trzeba będzie się martwić o to, jakie służby ratownicze pojadą na miejsce zdarzenia. Wystarczy zadzwonić, tak jak w całej Europie, pod numer 112. Uruchomienie tego telefonu alarmowego 112 nastąpi w najbliższym czasie, czyli 1 września. Generalnie dotychczasowe numery alarmowe, przypomnę, 999 do pogotowia ratunkowego, 998 do Państwowej Straży Pożarnej oraz 997 do Policji w dalszym ciągu będą obowiązywały i równorzędnie obok tych trzech ogólnie dostępnych telefonów wchodzi 112. Centrum powiadamiania będzie otrzymywało wraz ze zgłoszeniem informację elektroniczną, spod jakiego numeru dzwoni zgłaszający, jaki jest adres tego telefonu lub w którym miejscu jest dzwoniący z telefonu komórkowego. Nie lada niespodziankę sprawili swoim kibicom piłkarze Wigier. W meczu rozpoczynającym trzecioligowy sezon Wysoko 3-0 pokonali Znicz Pruszków i zostali pierwszym liderem tabeli. Przez ostatnie dwa sezony suwalska drużyna tułała się po czwartoligowych boiskach. Na trybunach stadionu przy ulicy Zarzecze zasiadło blisko 1000 kibiców stęsknionych za piłką w trzecioligowym wydaniu. Zdecydowanym faworytem spotkania był Znicz. Czerwone koszulki, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce i w barażach zaciekle walczył z Ruchem Chorzów o miejsce w drugiej lidze. Goście rzeczywiście byli piłkarsko lepsi, ale natrafili na opór popisującej się wyjątkową skutecznością drużyny z Suwałk. Już w drugiej minucie obrońca Znicza zbyt lekko podał piłkę do bramkarza. Ten trafił piłką w ręce zaspaniającego twarz Rafała Trockiego, który nie miał problemów ze zdobyciem gola. Sędzia nie miał wątpliwości, wskazał na środek boiska. Wigry sensacyjnie prowadziły 1-0.
Goście mogli szybko wyrównać, bo po kiksie debiutującego w Wigrach stopera Mariusza Bańkowskiego w idealnej sytuacji znalazł się Adam Komorowski. Na szczęście na posterunku był znakomicie dysponowany tego dnia Andrzej Szyszko. Wystawienie Bańkowskiego, który z nową drużyną odbył tylko kilka treningów, było sporym ryzykiem. Piłka nożna polega na tym, żeby przeciwnika czymś zaskoczyć. Ludzie nas troszkę znają. Ja po prostu zmieniłem całkiem ustawienie. Postawiłem na Bańkowskiego i wiem już po tym meczu, że brakuje mu tylko treningu. Broń Boże, nie chcę tu nikogo po prostu stawiać niżej od nas tutaj, czy od siebie jako trenera. Uważam, że mu brakuje tylko treningu. Myślę, że on do tego przyznał. On trenował 2-3 razy w tygodniu. Jestem przekonany, że każdy mecz następny będzie lepszy w jego wykonaniu. Pruszkowianie osiągnęli dużą przewagę. Raz po raz szturmowali naszą bramkę, ale z opresji swój zespół ratował niezawodny Szyszko. Suwalski golkiper bronił tego dnia wszystko. Zasłużenie został wybrany piłkarzem meczu. Nic dziwnego, bo zwycięsko wychodził nawet z pojedynków sam na sam. Niewykorzystane sytuacje zemściły się na przyjezdnych w 30 minucie. Po jednej z kontr piłka trafiła do Marcina Strzelińskiego, który pięknym strzałem w okienko podwyższył na 2-0. Strzeliński to kolejny debiutant w drużynie Wigier. Mam 24 lata, jestem wychowankiem Jagiellonii Białystok. Ostatni sezon spędziłem w ŁKS-ie Łomża. Trzeciego gola zdobył Wojciech Czereszewski. Pewne zwycięstwo Wigier. Strzeliński chętnie opowiadał o swojej pierwszej bramce i wrażeniach z debiutanckiego meczu. Bramka, tak piłka była z lewego skrzydła, przyjąłem, uderzyłem i się cieszę z tego powodu. A mecz był ciężki, na pewno wynik nie odzwierciedla tego, bo 3-0. To trochę za wysoki wynik, bo Znicz naprawdę grał bardzo dobrze, miał kilka dogodnych sytuacji, no ale szczęście sprzyja lepszym, jak to mówią, i wygraliśmy. Porzekadło szczęście sprzyja lepszym uzupełnia szkoleniowiec suwalskiej drużyny. Ja bym jeszcze dodał do tego, że mądrzejszy wygrywa. Po prostu sytuacja, która się stwarza, trzeba wykorzystać. Chociaż moi zawodnicy, mimo że przeciwnik tych sytuacji może nie tak czystych jak my, stworzył dużo, po prostu strzelał z 15 metrów, z 14, z 12, z 20 niecelnie, ale myśmy stworzyli kilka wybornych sytuacji. Uważam, że to, co głową nie strzelił, ta najpiękniejsza akcja meczu, kiedy nie strzelił bramki Trocki, prawda, po wyśmienitym tutaj dośrodkowaniu z prawej strony Lauryna. Także uważam, że no, były te przebłyski. No, pokazaliśmy, że jesteśmy groźni, będziemy groźni u siebie. No daj Boże, no w każdym razie nie przeceniałbym tego sukcesu, bo uważam, że to jest ogromny sukces, bo to była no chyba jedna z lepszych sił w naszej grupie. Klasę Pruszkowian nadal wysoko ceni Strzeliński, który w poprzednim sezonie jako gracz ŁKS-u poznał wszystkich trzecioligowych rywali. Znicz będzie w czubie na pewno trzecioligowej tabeli, ale myślę, że my też nie będziemy gorsi, nie będziemy ustępować tutaj. Założenia są takie, żeby się utrzymać, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej i będziemy też wysoko w tabeli. Po pierwszej serii spotkań Wigry są na samym jej szczycie. W tę niedzielę na wyjeździe suwalczanie zmierzą się z mlekowitą Wysokie Mazowieckie. Znowu faworytem będzie przeciwnik. Tym bardziej, że dzień wcześniej suwalscy piłkarze będą bawić się na weselu swojego kolegi, Daniela Ołowniuka.